Moi drodzy, chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na pewne zjawisko, które wyraźnie funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Otóż są tam słowa, które my doskonale znamy z Biblii, prawda? Od takie choćby jak miłość, pokój, wolność, prawda? Używane są w całym świecie i używane są również i przez nas. Biblia o tych słowach mówi. Jest pytanie, czy jeśli ktoś mówi o pokoju i drugi człowiek mówi o pokoju, to obaj mówią o tym samym? Niekoniecznie, prawda? Niekoniecznie. Nawet wtedy, kiedy jedni i drudzy gwarantują, że to słowo ma na celu naprawdę uspokojenie sytuacji. Ileż to wojen w samej Europie było prowadzonych pod hasłem pokoju, prawda? Żeby wziąć tylko ubiegłe stulecie pod uwagę. Misje stabilizacyjne, operacje pokojowe, to wszystko były wojny tak naprawdę. Ale mówione było o pokoju. Tak samo jest z miłością. Świat jest przepełniony słowami mówiącymi o miłości. O miłości się śpiewa, pisze książki, felietony, prawda? Nieustannie mówimy o miłości, a świat jest tak pusty, prawda? Tak pusty tak naprawdę, tak pozbawiony miłości, że my z utęsknieniem czekamy na tę prawdziwą miłość, która ma przyjść z nieba i która przyjdzie niebawem po nas. Tak. Więc dlaczego to tak jest? I czy to jest istotnie dla nas ważne? Tak, to jest ważne. I powinniśmy zwracać uwagę na to, co rozumie się pod danym pojęciem. Jeśli mówimy o miłości, co my przez to rozumiemy? O, prosta sprawa. Kiedy wychodzicie na ulicę i załóżmy rozmawiacie z kimś na temat miłości, to co on pod tym pojęciem rozumie? No właśnie, wszyscy wiemy co, prawda? Że jest dwoje ludzi i oni współżyją ze sobą. I to jest miłość w powszechnym tego słowa znaczeniu. Ale my mówimy nic podobnego. Kiedy my mówimy o miłości, to mówimy o Bogu, prawda? O Bogu, bo Bóg jest miłością. I to On podaje wzorzec miłości. I wszystko, co w tym wzorcu się nie mieści, nie jest miłością, choćby cały świat nawet to nazywał w taki sposób. To jest dla nas dzisiaj naprawdę bardzo ważne, ponieważ ludzie dzisiaj wiele grzechów uzasadniają miłością, prawda? My mówimy, słuchajcie, ale przecież tu w Piśmie Świętym jest napisane, że to tak nie można, że to jest grzech, a oni mówią, ale my się kochamy, no i co? My się kochamy, to jest miłość i sprawa załatwiona. Powiemy nie, to nie jest miłość. Wy to nazywacie miłością, ale to miłością nie jest, ponieważ to jest sprzeczne z tym, co Bóg mówi na temat miłości. Dlatego między innymi tak wielka walka toczy się o dekalog dzisiaj, prawda? Jest to naprawdę ciężki bój, a będzie jeszcze cięższy. Dlaczego? Bo dekalog jest tak naprawdę odzwierciedleniem prawdziwej miłości, czyli tej Bożej, a nie fałszywej. Sprawa naprawdę jest szalenie istotna i bardzo łatwo nam ją zobrazować. Oto wyobraźcie sobie, no ja nie przywiozłem, nie ryzykowałem, ale że mam tutaj jajko, prawda? A tutaj mam coś, co też wygląda jak jajko, identycznie, ale to jest wydmuszka. Wszyscy wiemy, co to jest wydmuszka, prawda? To jest imitacja jajka tak naprawdę. Czy byłoby wam wszystko jedno, po które sięgniecie? No na pewno nie, zwłaszcza gospodyniom, prawda, które by chciały tam placek upiec, prawda? To z wydmuszki to raczej nie zrobią nic takiego. Ani jajecznicy, prawda? Tylko z pełnego jajka. Więc jest rzeczą naprawdę dosyć istotną, co nazywamy w odpowiedni sposób i jakie znaczenie nadajemy temu słowu. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli dzisiaj na pewne dwa rodzaje miłości, na to, jak to słowo funkcjonuje w rzeczywistości i co z tego może wynikać. I na początku może odwołamy się do pierwszej księgi Samuelowej. Zaraz na początku tej księgi, drugi rozdział. Pierwsza księga Samuelowa, drugi rozdział. Przypomnę tylko, że Samuel przychodzi na świat jako dziecko wyproszone u Boga, prawda? Jego rodzice nie mieli dzieci tam przez pewien czas
I w końcu Anna powiedziała: Panie Boże, jak dasz mi dziecko, to ja ci je oddam. I Bóg dał, a ona oddała, dotrzymała słowa. Tak nawiasem mówiąc, jak się zastanowić, to mogła znaleźć cały szereg powodów, które usprawiedliwiałyby zwłokę albo niewywiązanie się wprost z tej obietnicy. Ale ona wiedziała, że opłaca się Bogu dać nawet najcenniejsze rzeczy. A więc oddała to dziecko. Dziecko zostało odstawione do świątyni, no i tam sobie wzrastało. Ale. Czytamy pierwszą Samuelową, drugi rozdział, wiersz 12. Synowie Heliego, a więc arcykapłana urzędującego wtedy. Synowie Heliego byli nikczemni i nie znali Pana. Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud. Tam dalej są pewne szczegóły opisane, co oni tam wyprawiali. Może nie będziemy tego wszystkiego czytać, tylko pewne podsumowanie ich działalności. Wiersz 17. I bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. Jesteśmy świeżo po lekcji mówiącej o ofierze, prawda? I kiedy czytamy tutaj, że na skutek działania tych ludzi, tego gorszącego, obrzydliwego działania, ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar, to co to oznaczało w praktyce, z punktu widzenia duchowego? Co to oznaczało, jeśli ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar? Tak, duchowy upadek, oczywiście. Ci ludzie nie jednali się z Bogiem, prawda? Oni nie wyznawali swoich grzechów. Oni brnęli w tych grzechach. Dlaczego? No bo jak góra na to pozwala, prawda? Jak góra tak robi, no to co my, boroki tutaj biedne, prawda? To nam tak samo wolno i już. Ryba psuje się od głowy, prawda? No, można wiele mówić na ten temat, że się psuje, ale psuje się cała, prawda? I dół nie może powiedzieć: jestem zepsuty, bo góra się zepsuła, to ja się zgorszyłem i już. Nie ma takiego usprawiedliwienia. To jest tylko wskazanie pewnego mechanizmu, ale to nie jest usprawiedliwienie. I teraz, skoro tak się stało, to powiemy, no sytuacja jest katastrofalna, ale nie beznadziejna. Bo tak jak czytaliśmy, ale wiersz 11 podawał, chłopiec służył Panu. Tak, tutaj wiersz następny, 18, mówi, a Samuel służył przed Panem jako pachole. I teraz, moi drodzy, mamy pewną informację. Ona się zresztą wielokrotnie powtórzy w drugim rozdziale, w trzecim rozdziale. Właśnie ta myśl, że Samuel służył Panu. Małe dziecko, mały chłopczyk, dopiero wzrastający, prawda? Raz na rok spotykał się z rodzicami, no nie mógł częściej. I cały czas w świątyni, w tej oazie zła, w tej wylęgarni zła, prawda? W miejscu, które było przeznaczone do rzeczy świętych, a któremu nadano zupełnie inny charakter. I teraz z jednej strony mamy cały lud, który się gorszy z tego powodu i przestaje składać ofiary Panu, a z drugiej strony to dziecko, które jest w samym jądrze zła i które, jak czytamy, służy przed Panem. A potem dalej wiersz 21 mówi, że pachole Samuel zaś wzrastało przed Panem. To nie tylko dlatego, że stopa się robiła stopniowo 45 albo i lepiej, prawda, rozmiar, ale ono wzrastało, no, przede wszystkim duchowo przed Panem. No to powiemy, to jak to jest możliwe, że to dziecko, które miało tak wiele negatywnych przykładów, tak fatalne oddziaływanie ze strony otoczenia, a jednak potrafiło się związać z Bogiem. Ano potrafiło. Widzimy więc, że to nie przekracza ludzkich możliwości, prawda? Na to szczególnie my, dorośli, powinniśmy zwracać uwagę, bo o ile na tam dziecku to jeszcze wiele można darować, to od nas już Bóg oczekuje pewnej dojrzałości duchowej. A nie tego, że będziemy płakać i lamentować, bo ktoś tam zrobił źle, a no to ja już, moja wiara się rozkłada. Nic podobnego. Ale czytajmy dalej, bo Bóg nie zostawił tej sytuacji w takim beznadziejnym położeniu. Może wiersz 22.
A gdy Heli zestarzał się bardzo i dowiedział się o wszystkim, co jego synowie czynili całemu Izraelowi, a także o tym, że obcowali z niewiastami, które służyły u wejścia do namiotu zgromadzenia, mawiał do nich: czemu dopuszczacie się tych rzeczy, o których słyszę jako o waszych złych uczynkach od całego tego ludu? Nie tak, moi synowie, gdyż niedobra to wieść, którą słyszę i którą lud Pana rozpowszechnia. Jak czytam te słowa, to tak jakbym słyszał dzisiejsze niektóre chrześcijańskie wypowiedzi. Jasiu, nie kop tak halinki, bo się spocisz i przeziębisz. To jest takie upominanie. To, no, nie róbcie źle, nie róbcie. No jak już musicie, no to trudno, ale nie za bardzo. Nie za bardzo, troszkę. Jak sobie człowiek tak w miarę pogrzeszy, to Pan Bóg jakoś na to oczy przymknie. Nie przymknie. Nie, nie. Prędzej człowiek oczy zamknie, niż Pan Bóg przymknie oczy na coś takiego. A więc takie było upominanie Helego. Nic dziwnego, że ono okazało się zupełnie nieskuteczne. I teraz przychodzi Bóg, aby z Helim porozmawiać. Oczywiście jest pytanie, czy nie można było zrobić czegoś więcej. Naturalnie, że można było. Przede wszystkim Heli jako urzędujący arcykapłan mógł, mówiąc dzisiejszym językiem, dymisjonować swoich synów. Mógł. Naturalnie, że tak. Nikt by mu się nie sprzeciwił. No ale no, dlaczego synkowie nie mają mieć intratnej posadki, prawda? Skoro na kościelnym chlebku no dobrze się żyło wtedy, no to czemu nie? Ale przychodzi Bóg rozlicza się z Helim. Czyni to za pośrednictwem pewnego człowieka, który zjawia się u Helego i mówi w wierszu 27, czytamy w drugiej części tego wersetu. Zaiste, tak mówi Pan, zaiste objawiłem się domowi Twego ojca, gdy byli w Egipcie poddani domowi Faraona. I wybrałem go sobie spośród wszystkich plemion izraelskich na kapłana, aby składał ofiary na moim ołtarzu i palił kadzidła i nosił efod przede mną. I dałem domowi Twego ojca wszystkie ofiary ogniowe synów izraelskich. Dlaczego wzgardziliście moją ofiarą ze zwierząt i z pokarmów, które nakazałem sprawować w moim przybytku? Ty zaś cenisz swoich synów więcej ode mnie, abyście się utuczyli z pierwocin wszystkich ofiar Izraela, mojego ludu. Potem Bóg ogłasza jeszcze wyrok. Mówi o tym, co się stanie w następstwie takiej postawy Helego. No, konsekwencje były tragiczne dla jego synów, nie tylko dla nich. Ale chcę zastanowić się przede wszystkim nad tym stwierdzeniem z wiersza 29. Ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie. Gdybyśmy mieli spojrzeć na Helego tym współczesnym okiem, okiem współczesnego człowieka, to byśmy powiedzieli, no jaki dobry ojciec, prawda? Jaki dobry ojciec. Zadbał o synków, załatwił im posadki, tam dopieszcza, po główce głaska, no to troszkę upomina, tak, ale nie robi im krzywdy. O, nie burczy na nich, ani tam o rękoczynach to nie ma mowy, absolutnie, prawda? Nic, nic. I jaki skutek tej miłości? Jaki skutek tej miłości? Bóg przychodzi i mówi, ty ukochałeś swoich synów bardziej niż mnie. My powiedzielibyśmy może w podobny sposób, do tego się to sprowadza, ty ukochałeś bardziej swoich synów niż Syna Bożego, któremu zawdzięczasz wszystko. Więc czy to jest rzeczywiście miłość, którą można postawić za wzór, którą można ocenić z Bożego punktu widzenia jako właściwą, godną polecenia? Powiemy, to jest wydmuszka. To może pięknie wygląda. Ten ojciec tak dbający, sprzątający pyłek sprzed nóg swoich synków, prawda, wszystko dla nich. Ale to jest falsyfikat miłości. I to doprowadza do tragedii w tej rodzinie. Moi drodzy, my się mamy nad czym zastanowić. Naprawdę.
Bo cały świat nam mówi dzisiaj, jak mamy kochać drugiego człowieka. I cały świat nam mówi na przykład, że w ramach tej miłości człowiek ma mieć cały szereg praw zagwarantowanych, w tym również prawo do aborcji. O. To jest kuriozalne, że coś takiego jak aborcja zostało określone mianem prawa człowieka. Człowiek ma prawo zabić drugiego człowieka, ale wykonać wyroku śmierci na bandycie to nie można. Absolutnie. Widzicie, w obrębie jakich absurdów funkcjonuje dzisiaj świat, prawda? Ja nie chcę się zagłębiać w rozważanie szczegółowe tych spraw, tylko pokazuję, że świat się sam wikła naprawdę w swoich własnych definicjach, w swoich działaniach. I że to, co świat lansuje, to absolutnie nie jest miłość. Ale popatrzmy do innego miejsca, druga Księga Królewska. Druga Księga Królewska, zanim otworzymy tam rozdział czwarty, to w podsumowaniu tamtej historii poprzedniej jeszcze raz przypomnę, że z jednej strony mamy tę gorszącą miłość, która powoduje katastrofalne skutki dla Helego, dla jego rodziny i dla całego ludu. Ale wśród tego wszystkiego jest ta perełka, jest mały Samuel, który wzrasta. Prawda? Wzrasta duchowo, aż potem tam Bóg mówi, że Samuel zostaje mianowany prorokiem. I to jest ta prawdziwa miłość. Miłość tego małego człowieka do Boga. Do Boga, który jest przedstawiany w tak katastrofalnym świetle. Ale pomimo wszystko to dziecko potrafi dostrzec w tym Bogu tę miłość prawdziwą, której warto poświęcić wszystko. I ten mały Samuel dla Boga czyni wszystko. I on w tej Bożej miłości wzrasta. Nie dlatego, że Bóg go sobie akurat upodobał w taki sposób, że on wzrasta, a inni nie. Tylko dlatego, że to dziecko odpowiedziało po prostu samo z siebie, odpowiedziało na Bożą miłość w taki sposób. A więc można. Na przekór całemu światu, na przekór całemu szalejącemu społeczeństwu, odpowiedzieć prawdziwą miłością na prawdziwą Bożą miłość. Dzisiaj musimy o tym sobie przypominać coraz częściej, że jest prawdziwa miłość i jest miłość fałszywa. Ale mamy już otwartą drugą Księgę Królewską i rozdział czwarty. A tam jest historia proroka Elizeusza i pewnego małżeństwa mieszkającego w Szunem. Ponieważ prorok tam przechodził od czasu do czasu, zatrzymywał się w domu pewnej kobiety. Ona naradziła się z mężem, zbudowali prorokowi izdebkę na swoim domu. No i on, kiedy tam przechodził, to się zatrzymywał, odpoczywał sobie. Chciał prorok w jakiś sposób zrewanżować się, odwdzięczyć tej kobiecie. No i za radą swojego służącego, jeśli tak można powiedzieć, wyprosił u Boga potomstwo dla tej rodziny. I tam pojawiło się dziecko. Ale czytamy, że pewnego razu, gdy to dziecko już podrosło, wiersz 18, to wyszło do ojca do żniwiarzy. Wtem rzekło do swego ojca: moja głowa, moja głowa. Wtedy ojciec rzekł do sługi: zanieś je do jego matki. A gdy je wziął i zaniósł do jego matki, siedziało na jej kolanach aż do południa, po czym zmarło. I ta kobieta wybiera się teraz do proroka Elizeusza. Zostawia to dziecko zmarłe w tej izdebce proroka i wyrusza do niego. Czytamy w wierszu 25. Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel. Gdy zaś mąż Boży z daleka ją zobaczył, rzekł do Gehaziego swojego sługi: otóż owa Szunamitka. Wybiegnij, proszę, naprzeciw niej i zapytaj jej, czy jesteś zdrowa, czy zdrów twój mąż, czy zdrowe twoje dziecię. A ona odpowiedziała: zdrowi jesteśmy. Ojojoj, ja wiem, co teraz się podniesie. Może nie tu. Ale w wielu miejscach jazgot od razu się podnosi i bracia mówią: o, skłamała! No i co? No jeśli nawet, no to co? No to co w związku z tym, że skłamała?
Różni ludzie kłamali na kartach Pisma Świętego. Czy chcemy powiedzieć wobec tego, że Biblia jest niewiarygodna? Czy raczej, że rzetelnie stwierdzała, że takie a takie były fakty? No owszem, no powiedziała tak jak powiedziała, że wszystko w porządku. Ale moi drodzy, tak z drugiej strony, gdy przypomnimy sobie, jak wyglądały spotkania ludzi wtedy. Ludzi, którzy nie mieli prasy, radia, telewizji, internetu. To dla nich podstawowym źródłem informacji był drugi człowiek. Podstawowym źródłem informacji ówczesnego człowieka o świecie był drugi człowiek. To on mówił, co tam w sąsiedniej wsi, a co tam gdzie jeszcze, prawda? A, no to było ciekawe, prawda? My dzisiaj stronimy od drugiego człowieka, natomiast włazimy w te przekaźniki elektroniczne. Ale wtedy było inaczej. I wtedy, kiedy ludzie się spotykali, to wstępne pozdrowienia nierzadko trwały kwadrans albo dwa. Wstępne pozdrowienia dopiero potem zaczynali rozmawiać. Ślad tego mamy tutaj właśnie w tych pytaniach, które się pojawiają. Czy jesteś zdrowa? A twój mąż? A twoje dzieci? Prawda? A teściowa? A rodzina teściowej? I tak dalej, i tak dalej. A ona wie, że ma martwe dziecko tam. I że czas upływa i za chwilę ono będzie jeszcze bardziej nieżywe niż jest. I dlatego ona zbywa te standardowe, kurtuazyjne zapytania. Mówi, tak, tak, zdrowi jesteśmy, prawda? A gdy przyszła do męża Bożego na górę i objęła go za nogi, Gehazi przystąpił, chcąc ją odsunąć. Lecz mąż Boży rzekł, zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy. Pan zaś zataił to przede mną i nie objawił mi. Wtedy ona rzekła, czy ja prosiłam mojego Pana o syna? Czy nie powiedziałam raczej, nie łudź mnie? Wtedy on rzekł do Gehaziego, przepasz swoje biodra i weź moją laskę w swoją rękę i idź. Gdy kogo spotkasz, nie pozdrawiaj go. Nie dlatego bądź niegrzeczny, tylko nie trać czasu, prawda? Nie pozdrawiaj go. A gdy ciebie kto pozdrowi, nie odpowiadaj mu i połóż moją laskę na twarzy chłopca. Lecz matka chłopca rzekła, jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że nie odstąpię od Ciebie. Wstał więc i poszedł za nią. No, sprawa laski jest dosyć przejrzysta, prawda? Pamiętamy o tej lasce Mojżesza i Aarona choćby, prawda? Poprzez którą no, tam różne cudowne rzeczy się działy na dworze Faraona. Potem rozdzielenie wód Morza Czerwonego, prawda? I ci ludzie pamiętali, że no, laska to jest taki szczególny przedmiot, symbol pasterza, prawda, który prowadzi trzodę. I dlatego można było na tym poprzestać. Skoro prorok powiedział, idź, rozwiąż problem przy pomocy tej laski, to wystarcza, to jest Boży prorok. Ale tej kobiecie jest to mało. Sprawa jest za poważna, żeby zamknąć ją do jakiegoś przedmiotu i do jakiegoś takiego działania, które owszem, no tam miało miejsce w przeszłości, ale teraz. Czytamy dalej. Matka chłopca rzekła, wiersz 30, jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że nie odstąpię od Ciebie. Wstał więc i poszedł za nią. Gehazi zaś wyprzedził ich i położył laskę na twarzy chłopca, lecz ten nie odezwał się, ani nie dał znaku życia. Zawrócił więc naprzeciw niego i oznajmił mu, chłopiec się nie obudził. A więc mamy dwóch Bożych reprezentantów. No, mamy Elizeusza i mamy jego sługę. Mamy wyraźne zlecenie do wykonania i ten człowiek realizuje to. I nic się nie dzieje. Co musiał pomyśleć Gehazi? No cóż, może sprawa jest przegrana. Po prostu przegrana. Dziecko umarło. No trudno, nie ono pierwsze, nie ostatnie. Nie zadziałało, prawda? Laska nie zadziałała, sprawa zakończona. Jest pytanie, czy chcielibyśmy być tak kochani? Gdyby tak Jezus przyszedł i powiedział, no
Starałem się o tego człowieka, ale on się nie nawraca, nic z tego, to dajmy spokój już, nie warto się nim zajmować. Chyba nie chcielibyśmy być tak kochani, prawda, według takiego modelu. To jest taka miłość karłowata, prawda? Miłość do pewnego poziomu, do pewnego pułapu. To jest taka wydmuszka tak naprawdę. Ale ta prawdziwa, którą tutaj znajdujemy, to jest ta nieustępliwa miłość matki, prawda? Która walczy o to dziecko, martwe dziecko. Martwe dziecko, ale ona walczy do końca. Przypominam sobie pewien pogrzeb, który przed wielu, wielu laty prowadziłem i kiedy wychodziliśmy z cmentarza, taką nawet dosyć dużą grupą, pewna siostra zwróciła moją uwagę, ponieważ była nadzwyczaj radosna. Pomyślałem, no może spadek jakiś czy coś takiego. Więc zapytałem, znaczy nie zapytałem, czy dostaje spadek, ale zapytałem o powód jej zadowolenia. A ona mi mówi, wiesz, za tydzień będzie ślub mojego brata. O, mówię, świetnie. A jak długo się modliłaś za niego? 30 lat. I nie ustała. I nie ustała. Moi drodzy, powinniśmy pamiętać o tym, że pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć natarczywość, ale nieustępliwość jest potrzebna nie tylko tym innym w intencji, których zanosimy prośby do Boga, ale nam również. Nam również. Bo przez to wzrasta nasza wiara. Dzieją się pewne rzeczy, Bóg odpowiada w pozytywny sposób. Oczywiście to wymaga zgody tego człowieka, tak, tak. Ale dzieje się to. I wtedy mówimy, a modliłem się 30 lat, prawda? No pewnie, że jakaś tam forma dumy jest, ale to jest powiedzmy ta dobra, zdrowa, chrześcijańska duma. Nie przypisujemy sobie tutaj żadnych zasług. Ale jesteśmy szczęśliwi, prawda, że się stało. I ta matka jest świadoma tego, ona jeszcze nie może być pewna tego, co się stanie, ale ona jest pewna, że jeśli się coś ma stać, to trzeba, aby ten z najwyższej półki zadziałał. I dlatego nie zadowala się stwierdzeniem Gehaziego. Ale ona wie, że to Elizeusz, że to jest prawdziwy ostatni ratunek. I jak czytamy, Elizeusz wszedł do domu, chłopiec leżał martwy na jego łóżku. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął modlić się do Pana. Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje dłonie do jego dłoni i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. Potem cofnął się i chodził po domu tam i z powrotem. Następnie wszedł znów na łóżko i przytulał się do niego. Wtem chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. Niektórzy chcą tu widzieć taki zalążek reanimacji, ale to nie jest reanimacja, naprawdę nie. Reanimacja nie polega na tym, że my wykonujemy tam masaż serca, a potem idziemy się czegoś napić, prawda? Potem przyjdziemy, znowu tam dmuchniemy parę razy i znowu pójdziemy tam gdzieś. To się po prostu robi. Bez ustanku, albo do momentu, kiedy rzeczywiście ten nieszczęśnik umrze, albo do momentu przyjazdu ekipy R-ki, prawda? Nie wolno tego przestać. Więc tutaj to nie jest żadna reanimacja. Natomiast widzimy, że jest wspomnienie o tym, że rozgrzało się ciało dziecka. Prawdopodobnie o to też chodziło, ale to, co najważniejsze, prawda? To, co najważniejsze. To przecież była prośba kierowana do Boga. To, że prorok zachowywał się tak, a nie inaczej, że tam się tulił, że się ciało dziecka rozgrzało, w porządku. Ale w wierszu 33, przecież my czytamy, że on kiedy tylko wszedł do tej izdebki, zamknął drzwi za obojgiem, zaczął się modlić do Pana. Cała reszta jest sprawą drugorzędną. Ale to, że on się modlił za martwe dziecko, za martwego człowieka, że nie stracił wiary, to jest ta miłość, która nam imponuje. Prawda? Bo przecież my wszyscy byliśmy martwi duchowo, tak naprawdę. Ani jednego nie było żywego tutaj. I dzięki pewnej Bożej nieustępliwości my wszyscy pewnego dnia duchowo ożyliśmy.
Co by było, gdyby Jezus zachował się jak Gehazi? Gdyby tam użył jakiegoś sposobu, powiedział, nie, to nie zadziałało, to nie warto sobie zawracać głowy tym. Co by z nami było? Jak bardzo powinniśmy być wdzięczni za tę Bożą nieustępliwość, prawda? Za tę miłość, która mówi, ja cię nie zostawię. To nie znaczy, że wszyscy będą zbawieni. Bo są tacy, którzy skutecznie tej miłości się sprzeciwiają. Oczywiście. Oczywiście tak też bywa. Ale pamiętajcie, kochani, że w obrębie tej nieustępliwości Bożej, nieustępliwości działania Bożej miłości, znajdujemy się my, którzy, jeśli chcemy prawdziwie ożyć, to potrzebujemy przyjąć tę miłość z całym jej dobrodziejstwem. Tak, jak ona faktycznie wygląda i działa. Nie wolno zadowalać się żadnymi podróbkami. Nie wolno. A świat dzisiaj wypełniony jest podróbkami Bożej miłości. Tych ofert jest bez liku i one czasem wręcz wywierają o wiele większe wrażenie niż to, które wywiera przeciętne kazanie powiedziane tu w zborze. To tamte oferty naprawdę czasem wzbudzają szalone emocje. Ludzie wychodzą i mówią, ach, ale power, że weź, no słuchaj, czego ja doświadczyłem, co ja przeżyłem, prawda? Dobrze. Ale pytanie brzmi, czy to była laska, czy to był ten właściwy człowiek? Co to było? Jaki jest skutek? Czy my jesteśmy z Bogiem naprawdę na Bożych warunkach? Czy też staramy się Boga dostosować do swoich wymogów? To jest dzisiaj pytanie, na które każdy człowiek musi sobie odpowiedzieć. A ja życzę wam, moi drodzy, dobrych odpowiedzi i radości przyjmowania Bożej miłości każdego dnia. Amen.